Tropienie artystycznych związków Aleksandra Gierymskiego z estetyką włoskich Macchioli zaliczyć można do obsesyjnych praktyk nowoczesnej historii sztuki, która uporczywie poszukuje europejskiego rodowodu dla malarskiej wizji rodzimego malarza. O ile usilnym staraniem XIX-wiecznej historiografii, nierzadko wbrew zdrowemu rozsądkowi, było wykazanie samodzielności polskiej szkoły, która porzucać miała drogi naśladownictwa zagranicy w imię manifestacji narodowego charakteru, o tyle ambicją współczesnych badaczy staje się nie mniej zacięte odkrywanie jej kosmopolitycznych aspektów. Głębokie relacje lub choćby nieuświadomione powinowactwa polskiej sztuki z europejskimi tendencjami zyskują na atrakcyjności, zwłaszcza gdy objawiają skrywane dotąd awangardowe potencje absolwenta klasy rysunkowej, który otarłszy się o zachodnie stolice, staje się prawie Courbettem, prawie Monetem lub prawie Cezanem. Ten narzucony najpierw przez krytykę, później przez historię sztuki reżim nowoczesności, usuwający nieraz z pola widzenia cenne wartości akademickiej edukacji, zakładał, że sztuka rozwija się na drodze gwałtownych przeobrażeń, odrzucenia zastanych tradycji, kontestacji. Italia przechodząca w XIX wieku dynamiczny proces narodowego odrodzenia i przemiany na fali ruchu Risorgimento, którego kulminacją była unifikacja państwa, nie wygenerowała artystycznego ośrodka, który mógłby rywalizować z Paryżem w randze wielkiego centrum, laboratorium awangardy. W utrwalonej przez historię sztuki trajektorii rozwoju XIX-wiecznego malarstwa jako ewolucji ku impresjonizmowi, włoscy malarze znaleźli się jednak w szczęśliwym położeniu proroków impresjonizmu. Choć dwudziestowieczna promocja Macchioli, niewątpliwie sprzężona z sukcesem francuskiego ruchu, nie była wolna od pewnych manipulacji, to skutkowała ona ugruntowaniem pozycji włoskich artystów jako peryferyjnych prekursorów. Ku konfrontacji Aleksandra Gierymskiego z dziełami toskańskich malarzy inspirował nie tylko duch megalomanii, nakazujący odczytywać znamiona światowości w samotnych poczynaniach polskiego malarza. Do porównań tych skłaniało samo malarstwo, w obu wypadkach nurtowane problematyką światła, pleneru, motywowane zarówno dialogiem z dawnymi mistrzami, jak społecznym i artystycznym radykalizmem realizmu. Niemniej o wspólnym punkcie wyjścia stanowiło wykształcenie plamkarzy, większości absolwentów Florenckiej Akademii di Belle Arti, co nadawało ich późniejszym poszukiwaniom charakter antyakademickiej opozycji wobec formalnych i tematycznych standardów edukacji w tej instytucji. Perspektywę porównań Gierymskiego ze współczesną sztuką włoską otworzyła wenecka wystawa polskiego artysty w Palazzo Grassi w 1955 roku. Tutaj, przepraszam, po lewej stronie nie opisałam Raffaello Sarnesi, po prawej stronie pośrodku Gierymski, po prawej stronie Telemaco Signorini. W 1955 roku, której recenzenci podkreślali wpływ rodzimych artystów tak XIX-wiecznych jak renesansowych na eklektyczną formułę malarstwa Polaka. Kostiumologiczny, upudrowany impresjonizm Gierymskiego, to oczywiście cytaty, przypominał twórczość Mozego Bianchiego, obok którego wymieniano nazwiska Tranquilla Cremony, Daniele Ranzoniego czy Vincenza Gola. Stefan Kozakiewicz sugerował rozważenie relacji artysty z Macchioli i Giovannim Segantinim. Cytuję. Prace Gierymskiego nad altaną zdają się mieć wiele powiązań z tymi wcześniejszymi eksperymentami na terenie włoskim. Wpływ na Gierymskiego włoskiego środowiska lat 70. i 80. sygnalizowano w katalogu jubileuszowej wystawy w 1962 roku w Muzeum Narodowym. Juliusz Starzyński w monografii artysty malowaną w Rzymie altanę zestawił z pergolą Sylwestra Legi z 1968 roku, unaoczniając w ten sposób możliwe artystyczne inspiracje Polaka. W konsekwencji kończone w Warszawie płótno, a tym samym zaczyn plenaryzmu Gierymskiego, przedstawia się jako pokłosie inspiracji doświadczeniami i malarstwem Macchioli. Już Stanisław Witkiewicz pisał o Gierymskim jako artyście krytycznym, skłonnym do nieustannej konfrontacji twórczości własnej nie tylko z naturą, ale też własną i współczesną sztuką. Opinii tej trudno odmówić zasadności. Znamienne jednak, że w analizach, które wyszły spod pióra polskiego krytyka, przyjaciela malarza, nie pojawiło się żadne z nazwisk kręgu dawnych bywalców Cafe Michelangelo. W heroicznej fazie rozwoju toskańskiego ruchu na przełomie lat 50. i 60. reprezentowali go Giuseppe Abbati, Cristiano Banti, Odoardo Borrani, Vincenzo Cabianca, Vito D'Ancona, Serafino de Tivoli, Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Raffaello Sarnesi, Telemaco Signorini. Artyści ci nie są także wzmiankowani na kartach od obfitej, choć niekompletnej korespondencji Aleksandra Gierymskiego, której nie brak zdawkowej choćby relacji z odwiedzanych muzeów i galerii. Brak komentarzy na temat współczesnej sztuki włoskiej, wyjąwszy późną wzmiankę o Segantinim,
rekompensowany entuzjastycznymi uwagami o dawnych mistrzach podziwianych w Wenecji, nie jest argumentem wykluczającym ów kontakt. Wypada jednak w tym miejscu rozważyć możliwe okoliczności takiego spotkania. Pierwsza wizyta braci Gierymskich, powtarzam za autorką kalendarium ostatniej wystawy Ewą Mickę-Broniarek, miała miejsce w maju 1971 roku. Była to wycieczka głównie do Wenecji, oferującej młodym malarzom uroki XVI-wiecznego malarstwa. Kolejny pobyt, tym razem w Rzymie, od listopada 1973 roku, najprawdopodobniej do czerwca 1974, naznaczony był postępującą chorobą Maksymiliana, którym Aleksander opiekował się w przerwach, poznając wieczne miasto. W zachowanym liście z początku 1974 roku narzekał jednak artysta, że Rzymu prawie nie zna, a Kampanię, od poprzedniego stulecia ulubiony przez malarzy region artystycznych wędrówek i malarskich studiów krajobrazu, odwiedził tylko raz na początku słabości Maksymiliana. Rzym już po śmierci starszego brata stanie się celem kolejnych podróży Aleksandra, urozmaicanych wycieczkami na południe i wypadami do Warszawy. Od września 1975 roku rozpoczął Gierymski pracę nad altaną, podejmując żmudne studia plenerowe, malując w słoneczne dni, jak wynika z listu do siostry, codziennie od 10 do 4. W tym kluczowym momencie kariery malarza, kluczowym nie z punktu widzenia artystycznych dokonań, ale plenerowych doświadczeń, nie odnajdujemy żadnego historycznego śladu poświadczającego, że w znajomości dorobku toskańskiego ruchu tkwią decydujące przesłanki dla zmagań Gierymskiego z naturalnym światłem, istotne źródło jego artystycznej formacji. Środowisko Macchiaioli, ukształtowane we Florencji pod koniec lat 50., nie było zresztą ciałem zinstytucjonalizowanym, nie operowało także jednolitym systemem estetycznym czy doktryną. Teoretyczne podstawy nurtu formułowane były ex post, zainspirowane osiągnięciami młodej sztuki francuskiej. Późniejsza historia sztuki chętniej uwydatniała te właśnie związki, podkreślając szkicową, spontaniczną, wrażeniową naturę malarstwa Macchiaioli, eksponując plenerowe szkice i znacząco przemilczając, że różniły się one od kończonych w pracowni obrazów. Tutaj jako kilka przykładów takich możliwych porównań i na koniec zestawienie szkicu i skończonego obrazu. Telemaco Signorini, jeden z liderów tego artystycznego kręgu w artykule Cose d'Arte opublikowanym w 1974 roku, wskazywał na 1962 rok jako kres działalności grupy, którą notabene właśnie w tym czasie ochrzczono mianem Macchiaioli, będącym źródłem późniejszych nieporozumień co do istoty artystycznych ambicji włoskich twórców. Ich działalność przedstawiana przez Signoriniego i Adriana Ciccioniego jako antyakademicka rewolta, choć mit ten skutecznie osłabiał fakt, że Fattori w 1969 już został profesorem Accademia di Belle Arti we Florencji, charakteryzował brak z góry narzuconych procedur i stylistyczna różnorodność. Niechęć do pracy w studiu łączyli Macchiaioli z entuzjazmem dla rodzimej, XVI-wiecznej tradycji malarskiej Tyciana i Tintoretta oraz zaangażowaniem w budowanie odrodzonej narodowej sztuki włoskiej, niestroniącej od obrazów współczesnych, lokalnych scenerii i krajobrazów. Praktykę młodych artystów wedle wykładni Signoriniego wyróżniało początkowo dążenie do mocnego chiaroscuro, uzyskiwanego poprzez masy koloru nakładanych na płótno podczas plenerowych sesji malowania olejnych studiów, eliminującego detal w imię jedności kompozycji. Rezultatem miał być efekt, effetto, pojęcie wymiennie stosowane przez włoską krytykę z terminem macchia, które nie było plamą w rozumieniu touche de vise, ale w znaczeniu szerokiego, spontanicznego gestu malarskiego, szkicowego budowania formy poprzez kolor. Już jednak, jak wykazała Norma Braut we wczesnych latach 60., nastąpiła transformacja ruchu w kierunku bardziej subtelnego, lirycznego traktowania światła wzorem artystów Quattrocento, często przywoływanego jako kontekst przez krytykę lat 60. Jak pisali artyści w manifestie zamieszczonym w tygodniku Gazzettino delle Arti del Disegno w 67 roku, organie powołanym przez Martellego dla promocji nowej sztuki, deklarujemy, cytuję, za Chanflerim, nie jesteśmy systematyczni, dogmatyczni, scholastyczni, ani zjednoczeni pod wspólną flagą. Kochamy tylko sincerità nell'art, szczerość sztuce. Nie bez znaczenia dla przeobrażeń włoskiej sztuki było podbudowanie poszukiwań malarzy florenckich coraz mocniej oddziałującym przykładem szkoły Barbizon. Już w 1955 roku wracający z wystawy światowej w stolicy Francji neapolitańscy malarze Morelli i Altamura oraz florencki artysta Serafino de Tivoli opisywali efekty malarstwa de Campa, pejzaże i sceny animalistyczne Troyona i Rosy Bonheur, motywując towarzyszy z Café Michelangelo do szkicowania w plenerze i eksperymentów tonalnych. Lata 60. to okres konsolidacji wpływów barbizończyków
otrzymywanych wizytami florenckich malarzy w Paryżu. Signorinica, Bianca i Banti po raz pierwszy odwiedzili go w 1961 roku. Skutkiem tego wzmożonego emulatio było poszukiwanie szczerego obrazu natury, czemu w sukurs przychodziło czułe oko aparatu fotograficznego, a zarazem harmonijnej aranżacji świetlnej i ekspresyjnej faktury obrazu. Najważniejszym miejscem ekspozycji młodych artystów była florencka Zachęta, Promotrice, prywatne stowarzyszenie artystów i patronów organizujące doroczne wystawy, forum niezależnej sztuki, alternatywa dla oficjalnych i kontrolowanych przez państwo wystaw akademickich. Artyści nie występowali jednak pod wspólnym szyldem, nie zawiązali, jak później impresjoniści, własnej kooperatywy wystawienniczej. W czasie, gdy Gierymski osiedlił się w Rzymie, od prawie dekady nie funkcjonowali jako zorganizowana grupa, podążając indywidualnymi ścieżkami kariery. De Tivoli w 1964 wyjechał do Anglii, Sernesi zginął w 1966, Abbati zmarł w 1968. Od 1861 miejscem spotkań kręgu stała się posiadłość Diego Martellego w Castiglioncello. Gabianka przeprowadził się do Rzymu w 1970, stając się jednym ze słynnych bywalców Café Greco, ale w 1973 przeniósł się do Paryża, gdzie już przebywał D'Ancona. Częste zagraniczne podróże odbywali też Signorini i Banti. Razem pokazano ich dopiero w 1905 roku na wystawę Arte Toscano Prima Esposizione. Gierymski przedsięwziął w 1876 roku krótkie wycieczki do Neapolu, Anzio, Tivoli, Florencji, Bolonii, Wenecji i Sieny, pieszo wędrując po okolicach Tivoli. W tym samym roku Odoardo Borani wspólnie z Legą zainaugurowali na krótko galerię sztuki w Palazzo Ferroni, promującą nowe prądy artystyczne w sztuce rodzimej i zagranicznej, ale przedsięwzięcie zakończyło się fiaskiem. Nie wiadomo zresztą, czy Gierymski zdołał w tym samym czasie być we Florencji. Jednak powstałe w tym czasie obrazy Gierymskiego, Austeria Rzymska i Gra w Mora, inspirowane włoskim życiem, nie noszą śladów spotkania z Macchiaioli. Z Rzymu pisał Gierymski w 1876 roku, że naszła go ochota na wypad przez Florencję do Wenecji, cytuję, odświeżyć się starymi obrazami, których tu zupełnie nie ma. Byłem tam i w drodze 10 dni, korzyść mam z tego szaloną, najadłem się Tintoretta i Tycjana po uszy. 1000 razy lepiej zrobiłem jadąc tam, niżeli jadąc gdzieś na wieś na studia. Koniec cytatu. Poza plenerem to właśnie studia nad renesansowym dziedzictwem Italii zajmowały Gierymskiego najbardziej, co też odzwierciedla jego sztuka, naznaczona jeszcze poszukiwaniem maniery, brnąca już to w akademickie trawestacje stylu mistrzów, nawykła do akademickiej dyscypliny, z drugiej strony zarażona potrzebą prawdy, uchylenia konwencji. To stylistyczne niezdecydowanie nie jest wszakże dowodem technicznej bezradności. Ujawnia paletę możliwości artysty, świadcząc o jego wykształceniu. Zestawienie kilku obrazów malowanych przez Aleksandra w latach pobytu w Rzymie ujawnia ciągle bagaż malarza wyedukowanego w akademickich atelier w warunkach akademizmu drugiej połowy XIX wieku. Zarówno Gra w Mora, jak i Austeria Rzymska, wystawione i krytycznie przyjęte w Warszawie, choć przedstawiają tematykę włoską, w niczym nie przypominają wizualnych impresji Macchiaioli. Są legitymacją monachijskich studiów artysty, gładkiej faktury podziwianej w twórczości Messoniera, anegdoty rodem z rodzajowych scenek Franza de Fregera, nieco teatralnej dyspozycji postaci świadczącej o kursach kompozycji, ciemnej kolorystyki, głębi koloru osiąganej dzięki laserunkom. Dzięki także znakomite plenerowe studia do Altany pod względem... Aha, i to jest to, co w tym samym czasie maluje na przykład Signorini. Znakomite plenerowe studia do Altany pod względem charakteru bliższe są twórczości Adolfa Menzla niż studiom Macchiaioli, budującym formę masą koloru, a nie wirtuozerskim cyzelowaniem rozbłysków światła. Zasadą malarstwa Włochów było bowiem zachowanie wrażenia świeżości i spontaniczności szybkich études, macchia właśnie, skończonych obrazach, co Gierymski niweczył zwykle na tym etapie twórczości starannym opracowaniem, kompozycyjnym wykoncypowaniem i analitycznym podejściem do refleksów barwnych. Różnicę dzielącą malarską wizję Polaka i środowisko włoskich malarzy świetnie oddaje zestawienie Altany i Pergoli Silvestra Leghi. Dużo mniejsze rozmiarami płótno Leghi pod względem rozwiązania przestrzennego i rytmu figur, jak wykazała Beatrice Avanzi, inspirowane było najpewniej biczowaniem Piera della Francesca. Akcentowane już przez Warburga związki obrazu z predellami i malarstwem Cassoni Quattrocenta od lat 20. XX wieku podnoszone były w dyskusjach uczonych, sytuujących ruch toskańskich malarzy w kontekście odrodzenia zainteresowania późnośredniowieczną i renesansową sztuką Italii. Nawiązania współczesnych twórców do prymitywów
nie były jednak formą rewiwalizmu w duchu nazareńczyków. Obce im było religijne przesłanie i etos niemieckich malarzy. Obrazy Frangelica, Paola Uccella, Piera della Francesca, ale też Giotta, Filippa Lippiego, Domenica Veneziana dostarczać miały czysto wizualnej podniety do klarownych i statycznych kompozycji, przestrzennego ładu, świetlistej harmonii koloru. Signorini, powołując się na inspirujący autorytet Lippiego, Benozza, Carpaccia, podkreślał potencjał dawnej sztuki w kształtowaniu uczuciowej szczerości, miłości do natury, niewinnej, ascetycznej postawy. Studium mistrzów Quattrocento prowadziło więc do syntetycznej wizji efektu serenita, osiąganego dzięki świetlistości tonów w obrazach przestrzeni nasyconych światła. Punktem odniesienia dla Gierymskiego w latach 70. poszukującego intensywności i bogactwa tonów, laserunkowej głębi koloru, była tymczasem tradycja zmysłowego weneckiego koloryzmu, objawiona w siestach włoskich. Obrazy malowane w wielu warstwach szerokimi pociągnięciami pędzla z widocznymi przecierkami mają grubą, chropowatą fakturę. Syntetycznie ujętą pergolę Legii charakteryzuje wizualna jednorodność, właściwa prymitywom jasność, przejrzystość, pogodzona ze współczesną sceną, której odjęte zostały znamiona anegdotycznej narracyjności i opisowości. Nurtujący polskiego artystę problem naturalnego światła, który znalazł tak świetne ujście w studiach do altany, zaowocował, jak wiadomo, obrazem, który jest przykładem pewnego kompromisu. Nie chodzi tu tylko o omawiany w katalogu wystawy problem malowania obrazów w pracowni, w sztucznym oświetleniu, czego ceną była utrata właściwej studiom świeżości. Samodzielne poszukiwania plenerowe, zaciekłe badanie struktury światła i koloru osłabione zostało komercyjnym zamiarem namalowania modnego salonowego dzieła w kostiumie. Wybór tematu inspirowany był zapewne nie sceną Legii, ale sukcesami rokokowych copfów Maksymiliana, XVIII-wiecznych Fête Galante Messoniera, czy ich uwspółcześnionych akademickich wersji von Ramberga i Stevensa. Po akademicku wymuskane partie twarzy i kostiumów, niemniej dowodzące znakomitego warsztatu Gierymskiego, teatralny, kokieteryjny klimat altany obliczone były na rynkowe powodzenie. Ten salonowy rys Gierymskiego objawia się także w konfrontacji z dziełem Christiana Bantiego, czy malowanym w Grenadzie około 1872 roku ogrodzie artysty Mariana Fortuniego. W tym wypadku Banti wykonał także fotografię. Fortuny, modny kataloński artysta, z wielkim sukcesem fabrykował XVIII-wieczne scenki w kostiumie, pracując w Paryżu dla Goupila, zanim porzucił Marszanda i zaczął malować wedle własnej artystycznej fantazji, swobodnie i osobiście. Ten obrazek jest zresztą kilkakrotnie mniejszy niż altan. Gierymskiego hamować musiały przed tak pojmowaną artystyczną niezależnością nękającego finansowe problemy. Być może jednak wyobrażenie, że w innej sytuacji materialnej artysta zgłębiałby raczej fascynującego zagadnienia optyczne, niż umizgiwał się do publiczności, jest z gruntu fałszywe, zakorzenione w XIX-wiecznym micie twórcy stojącego w nieusuwalnym konflikcie ze społeczeństwem. Bo przecież nawet w rokokowym kamuflażu dzieło Gierymskiego jest dowodem otwartości malarza na optyczne i techniczne wyzwania stawiane przez malarstwem w epoce fotografii. Jeśli nawet Gierymski zetknął się podczas kilkuletniego pobytu w Italii z pracami twórców kręgu Machiajoli, a z rzymskich spotkań w Café Greco wyniósł wiedzę o nowatorskim ruchu, to nic nie wskazuje na to, żeby zdarzenie to miało znamiona odkrycia, artystycznej rewelacji czy zwrotu gruntownie przeobrażającego artystę. Może podczas letniej wizyty w Neapolu w 1877 roku widział narodową wystawę, w której uczestniczyli Borrani, Fattori, Cabianca, Puccinelli, Signorini i D'Ancona. Dzieła nieznanych włoskich malarzy musiały mu się jednak przedstawiać jako lokalna odmiana realizmu, przykład równoległych do doświadczeń monachijskich rozwiązań w zakresie krajobrazu i sceny rodzajowej. Innymi słowy, malarz polski mógłby w odległych odeń stylistycznie pracach włoskich nowatorów znaleźć wsparcie dla kierunku własnych poszukiwań. Gierymski opuścił jednak Italię w 1979 roku, podążając własną drogą. Zupełnie niezależnie od Machiajoli podjął tematykę żydowską, zainicjowaną w okresie warszawskim. Telemaco Signorini malował serię obrazów z getta florenckiego między 1882 a 1886 rokiem. Włoski artysta, jak Gierymski, zainteresowany był studium ludzkich typów, detalicznym opracowaniem architektury, tonalnymi i przestrzennymi efektami. Naturalistyczną motywację artystów wzmacniała fotografia, będąca sojuszniczką ich poszukiwań. Istotnym bodźcem ich malarskiego rozwoju, tu pokazuję jednego z ówczesnych, popularnych fotografii włoskich.
Włoski malarz wspominał jej konstruktywną rolę odkrytą przez malarzy włoskich już podczas wizyty w Paryżu. Był to jeden z nielicznych głosów otwarcie deklarujących rewolucyjne znaczenie światłoczułych obrazów dla wizualnych koncepcji malarzy. Brak tego typu manifestów nie dziwi jednak, zważywszy na niepewny status fotografii, podejrzewanej ciągle o mechaniczne odtwarzanie świata i osłabianie kreatywnych mocy artysty. Nancy Troyer, a za nią autorzy katalogu Macchiaioli Fotografia, podkreślają otwarty dialog między malarstwem a fotografią, traktowaną przez artystów nie tylko jako pomocnicze narzędzie, medium znakomicie utrwalające szczegóły, lecz zarazem, zwłaszcza w odniesieniu do kalotypii, źródło rozwiązań tonalnych, przedmiot wreszcie ich własnych prób rejestrowania obrazu. Wizyty w Paryżu były dla włoskich malarzy okazją do zapoznania się z wysiłkami fotografów francuskich, jak m.in. Gustave Legray, Pamin, Quinet, Cuvelier czy Charles Nègre. Przyszli Macchiaioli mogli wówczas zobaczyć, jak twórczo inspirują się nawzajem poszukiwania barbizończyków i peintre fotograf, motywowane tym samym pragnieniem oddania intymnego charakteru natury, poetyckiego nastroju, ewokowanego przez luministyczne efekty. Fotografia mogła więc służyć w ten sam sposób, co szkic plenerowy, abstrahowaniu z natury chiaroscuro, jak służyło temu używane przez barbizończyków czarne lustro. Fenomen École de Barbizon wydaje się otwierający i kluczowy tak w formacji włoskich malarzy, jak i polskiego artysty. Osiągnięcia Francuzów miały się dlań okazać najważniejszym punktem orientacji w sztuce już podczas monachijskich studiów. Tutaj zestawiam obrazy, które, chociaż Gierymski na pewno nie widział Signoriniego w tym czasie, oba bowiem powstały w latach 60. Najważniejszym punktem orientacji w sztuce już podczas monachijskich studiów obrazy Teodora Rousseau, Diaza, Daubigniego, Troyona, Corota zrobiły wrażenie na obu braciach Gierymskich, inspirując ku plenerowym studiów. Uderzająca musiała być różnica faktury obrazów francuskich pejzażystów czy Courbeta. Właśnie wrażeniowość, szkicowość, rozwibrowania farba będąca efektem dążenia do pochwycenia atmosferycznych efektów. Autentyzm widoków francuskiej wsi i lasu Fontainebleau mieszał się z lirycznymi efektami światłocieniowymi, rozpiętością romantycznych nastrojów. Bezpośredniość odczuwania, ściszona kolorystyczna gama dalekie były od teatralnej pretensjonalności widowiskowego akademizmu. Stworzony przez artystów w kręgu Barbizon nowy malarski idiom pejzażu był najważniejszym narzędziem kształtującym postawy europejskich pejzażystów w XIX wieku. Ekspresyjna orientacja krajobrazu francuskiego oddziaływała potężnie zarówno na włoskich, jak polskich, holenderskich czy niemieckich malarzy. Nie chodzi tu jednak o bezpośrednie i bezwolne wzorowanie się na określonych płótnach czy fotografiach, ale raczej o przejmowanie wizualnych konwencji. Pozostając pod wrażeniem francuskich osiągnięć, rozwijała się również fotografia we Włoszech, pośrednicząc w wydobywaniu światłocieniowych i ekspresyjnych walorów obrazu. Forum estetycznych dyskusji stało się między innymi Café Greco w Rzymie, odwiedzane przez tak ważne osobistości jak Costa i Canewa, Calentano i Simelli, a w latach 70. Tuminello i Cabianca. W 1859 roku przetłumaczono na język włoski i opublikowano w Rivista di Firenze studium autorstwa Jules'a Jamena L'optique et la peinture, którego główna teza, niemożność oddania w obrazie złożonej natury rzeczywistego światła, inspirować mogła ku wykorzystaniu fotograficznej kamery jako pośrednika w uchwyceniu chiaroscuro natury. W procesie tym uczestniczyli często sami malarze. Fotografia była ważnym źródłem inspiracji dla większości Macchiaioli. Signorini nazywał ją najpiękniejszym wynalazkiem XIX wieku. Udokumentowane jest zainteresowanie obrazami fotograficznymi wielu z nich. W kontakcie ulubione przez Macchiaioli horyzontalne formaty, używane także przez Gierymskiego na późnym etapie twórczości, przypisywane wpływowi renesansowych predelli, można widzieć jako przykład recepcji także panoramicznych fotografii. Gierymski podatny był na te same impulsy, które kształtowały współczesne malarstwo włoskie. Co więcej, malował przecież te same scenerie. Sam kupił własną kamerę do samodzielnego wykonywania zdjęć. Jego późne prace, zwłaszcza widoki architektury, to efekt nie tylko fotograficznego kadrowania. Zasoby takiego widzenia nieustannie odkrywał równolegle jako ilustrator-rysownik. Żmudna praktyka rysowania architektury wyrobiła w malarzu umiejętność starannego odwzorowywania detalu, rysunkową precyzję, żeby nie powiedzieć
pedanterię, ciążącą mu zresztą w malarskich pracach. Gierymskiego inaczej niż Macchiaioli fascynowało jako temat malarski przede wszystkim miasto i jego architektura, a nie prowincja. W 1895 roku znalazłszy się w Rzymie, namalował on serię widoków z Villa Borghese, Villa Torlonia we Frascati. Jesienią przebywając, w 97 przebywając w Wenecji, w listach do Wankiego podziwiał malowniczość architektury. Może zresztą temat miał znaczenie drugorzędne, stanowiąc jedynie wyzwanie dla wirtuozerskiego opracowania gry chiaroscuro, miękkiego rozpraszania światła we wnętrzach, głębi cieni, lśniących laserunków. Akademickie nawyki artysty rozluźniły się jednak dopiero pod wpływem wizyty w Paryżu, a nie pouczającego przykładu Macchiaioli. Znudzony wiecznym miastem w 1986 roku wrócił do Warszawy, marząc o wyjeździe do stolicy Francji. W listach Aleksandra to właśnie Paryż pojawia się niezmiennie jako źródło upragnionej nowoczesności, miejsce przeobrażenia jego artystycznych pojęć o sztuce. Dopiero tam, w konfrontacji z niezależną sztuką francuską, impresjonizm i neoimpresjonizm napisał, że jest nowocześniejszy, a ta moderność polega na zdecydowanym kolorze położonym prawie od razu bez przemęczania płótna ciągłymi laserunkami. W ostatnich latach twórczości artysta dużo szkicował w plenerze, wracając do konwencji chiaroscuro jedynie w przedstawieniach wnętrz kościołów. Dzieła z lat 90. przypominające pod względem kadrowania niektóre rozwiązania Macchiaioli różnią się przecież opracowaniem faktury, w zakresie której Gierymski eksperymentował, pokrywając całe powierzchnie porowatą, matową, chudą farbą z przecierkami i nacięciami ostrym narzędziem dla uzyskania większej chropowatości i migotliwości powierzchni. Na marginesie, gdy wskutek starań Martellego florencka promotrice pokazała w 1979 roku dwa obrazy Pissarra w Kuchennym ogrodzie i krajobraz Pontoise, przyjęto je chłodno. Niesprzedane trafiły do kolekcji Krytyka. Metodyczne, drobiazgowe i analityczne podejście do materii malarskiej Gierymskiego, tutaj właśnie przeciwstawienie Gierymski i Borrani, umocnione nową malarską świadomością zdobytą w Paryżu, wynikało z jego temperamentu i perfekcjonizmu, ale artysta podlegał tym samym prądom pozytywistycznego myślenia co Macchiaioli, badając granice naturalistycznego odtworzenia rzeczywistości i możliwości malarstwa wobec objawionej mocy fotografii. Zaczynem tak artystycznej ewolucji Gierymskiego jak włoskich artystów było odkrycie pleneru i mocnego południowego słońca, warunkujące odrzucenie tradycyjnego warsztatu i nowe rozumienie koloru. Plenerowe doświadczenia konstruowały ponadto inny model relacji artysty do natury, a w konsekwencji dzieła, które stało się już nie sumą artystycznych przemyśleń, ale matrycą utrwalonego spojrzenia. W epoce ożywionej dyskusji o naturze ludzkich postrzeżeń i fizjologii ludzkiego oka, puste widoki Gierymskiego, jak rozświetlone, zatrzymane skrawki świata ówczesnych fotografów, to zarazem przedstawienia samego widzenia, manifestacja naoczności, świadectwo obecności artysty. Dziękuję.